Cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks. I tym razem bitwa rozegrana, powiedzmy, przeze mnie w ostatnim czasie, z której jestem bardzo dumny. Może nie dumny, ale w każdym razie jestem szczęśliwy, że akurat udało się coś takiego rozegrać. Po dłuższym czasie takiej średniawki, można powiedzieć, bo nic mi się szczególnego nie przydarzyło, jeśli chodzi o jakąś kolekcję medali, coś takiego w tej grze. Zatem jest to bitwa MXM30 prototyp 1. I na mapie, którą kiedyś uwielbiałem bardziej, teraz jest, powiedzmy, taka średniawa. Jest to Redshire. I uwielbiam ją kiedyś z tego względu, że... Czy ona w ogólnie wcześniejszej fazie była ciekawsza z tego względu, że nie było tego zamku na jedynce. Ten zamek czasami psuje tu całkowicie rozgrywkę, jeśli chodzi o tą pozycję, gdzie się aktualnie znajduje, czyli na środku. No ale teraz wywołują zmiany tam przekształcenia tej mordowni, gdzie teraz się T-34 zaświeciło. I zmiany tego renderingu z kwadratu na kółko, to możemy bić bezpośrednio na wjeżdżających na mordownię przeciwników. No przykładowo, jak teraz widać, no T-10 się tam znalazła. Akurat jeden strzał wpadł. Dlatego ogólnie ta lufa na tym MX-30 jest bardzo ciekawa, jeśli o to chodzi. Tylko że zdarzają się takie francuskie kalafiory, jak to... No, na większości Francuzów można to od czasu do czasu odczuć. I tak w sumie dosyć często wspominał o tych kalafiorach. No tu się już przerzuciłem na Golda, bo w ogóle mnie zdziwiło, że te trzy strzały z rzędu weszły. Myślałem, że to gdzieś zejdzie albo nie trafi, nie przebije. Tylko chciałem wsadzić te jeszcze dwie pestki, zanim oni by tam wjechali, bo to wiadomo, zawsze jakiś tam darmowy damage. Bez żadnego narażania się praktycznie. No tu już więcej się nie uda, ponieważ spot poszedł już. Bodajże Tygrys 1 to nawet zaświecił. Tylko jak widzicie, został mocno obity z tego powodu. No i tu już dużo więcej nie wystąpi, bo oni się tam wjechali, no i już nie mam możliwości przestrzału na nich. No to jeszcze ostatni hit poszedł w tą fałkę, no nie było konieczności, ale też się zapomniałem przeładować. Myślałem, że jeszcze ktoś tam będzie wjeżdżał. No a teraz już powrót do standardowych APCR-ów. Jeśli chodzi o zalety tego czołgu, to mniej więcej jest to działo, tak jak wspomniałem. Jest one dosyć przyjemne, w porównaniu do Centuriona ładuje o wiele szybciej, bo aż 2 sekundy krócej mi się wydaje. Penetrację też ma przyzwoitą, czyli było 260 na podstawowym i 320 na hitach. Warto też wspomnieć, ja porównuję do Centuriona, bo Centuriona mam najwięcej bity w zasadzie na jednym czołgu. I u niego na przykład nie ma takich zwykłych goldowych pestek, tylko są hesze, które mają 210 penetracji i... tylko więcej damage'a. Także nie wiem, czemu ludzie nazywają te pociski nubowskimi goldami, tak? No bo to nie jest zwykły gold, który ma więcej penetracji, tylko trzeba go umiejętnie wykorzystać. Nie zawsze wchodzi po te 500, tylko można strzelić za 100. Bo są takie przypadki. No. Działo. Mobilność jest bardzo fajna. Chodzi mi przede wszystkim o to, że rozwija przyzwoite prędkości na takim płaskim terenie. Niestety, jeśli obrót chodzi, to... Nie jest on jakoś szczególnie nadzwyczajny. No ale nie ma co się przyczepiać. Pancerze nie ma co się sugerować, bo pancerza to nie ma, więc... Jakiś sporadyczny ding, wiadomo, zawsze się trafi, tak jak na CDC-ku, co jest bynajmniej śmieszne. No ale w każdym bądź razie to... no, nie należy raczej używać, wystawiać wieży i liczyć na to, że odbijemy coś. Jeśli chodzi o szybkie oddanie strzału lub takie typowe snajpienie z tyłu. Znaczy tym się czołgiem tak rozgrywa. Ogólnie ten czołg odkupiłem, bo kiedyś, no... Ogólnie mam pecha na nim, że strasznie stosunkowo dużo... Większość bitew przegrywam na nim, nie wiem czemu, i to tak oscyluje w granicach 52%. No takie drużyny się trafiają, że no po prostu przegrywamy. To z dosyć kiepskim skutkiem. No, no ale odkupiłem go po tej bitwie, coś jeszcze zostanie na dłużej u mnie w garażu, także... Nie będę go sprzedawał. Zresztą mam plan, żeby odkupić wszystkie ósemki. No nie wszystkie, tam jak się trafi jakieś coś kiepskiego, to nie będę odkupywał. Ale wszystkie dziewiątki, dziesiątki chcę sobie odkupić i tak dalej. Te plusy jeszcze jakieś tam siódemki, lighty i coś tego typu sprawy. Żeby to na twierdzy mieć i tak dalej. Bo mam dużo tych miejsc w garażu, posprzedawałem czołgi niepotrzebnie. No i zasadniczo czasami mi się już nudzi, bo nie mam czym grać specjalnie. No i dosyć kiepska sytuacja z tego względu, że przepchali mordownię. Tam niestety nie było dużo naszych czołgów. Niektórzy się pokusili właśnie o pojechanie na ten zamek i słusznie, bo ten mordownia, ja nigdy nie jeżdżę mordownią, na przykład jak MX-em 6 czy też 40. Także ja sobie odpuszczam te takie mordownie, nie lubię takich przepychaczy, a na zamku zazwyczaj mi się fajnie tam gra.
Udało się wykończyć tego Jagdtigera w sumie stosunkowo dobrze. To akurat odbije się na te późniejsze partie tej rozgrywki. Z tego względu, że on, no, Jagdtiger ma dosyć porządną lufę i szybko na tym ładuje, także jakby patnął przykładowo mocniej, no to jednak. Tu się przerzuciłem z powrotem na hity, bo chciałem wykończyć sobie tą flankę. Była tutaj dziesiątka. Uwierzcie, mam ją w garażu, potrafi teraz odbić. Nie wiem czemu dużo osób narzeka na ten czołg, że jest papierowy, że jest beznadziejny. Ja mam na nim trzy odznaki i za każdym razem mi się super gra. I nie narzekam tu na pancerz, bo naprawdę jak się wykorzysta mobilność oraz działo tego czołgu, to można nastukać ładne wyniki. Także mnie to w ogóle troszkę tam dziwi. No i ta fałka, no to już chyba wiemy jaki pancerz fałka posiada, także tutaj nie ma co się wykłócać, że god jest troszkę uzasadniony w tym kierunku. No tak jak mówiłem, no chciałem mieć tu pustą flankę, bo należy unikać przede wszystkim sytuacji, że nie mogą nas objechać z dwóch stron, bo jeśli do tego dopuścimy, no to jesteśmy jednak w grupie. To jest takie mniej więcej, mi się wydaje, takie poradnik odnośnie takiego zostawania sam na ileś tam czołgów, że w takich wypadkach należy eliminować czołgi jak najszybciej i wyczyścić sobie najpierw jedną stronę, później drugą, bo tak jak mówiłem, oflankowanie zazwyczaj kończy się źle dla nas, nie dla przeciwnika. Zwłaszcza jak mają zdecydowaną przewagę. No i tutaj chciałem pojechać jak najszybciej i pomóc temu T3-7, bo tam już widziałem, że nie znajdę przestrzału, oni tam na razie stoją, dobrze się utrzymują, także nie było sensu tam stać i gapić jak jakiś pustak. Szkoda, że na tym przejeździe się nie udało go skasować, no ale troszkę za późno zareagowałem. No i jak widzicie, Leopard naciera na tego T-37 i w tym momencie zostaje sam na 6 czołgów. Sami sobie możecie zobaczyć. No tutaj akurat szybko eliminacja jednego, bo był na dobicie. Nawet się nie spodziewał, że go z tej strony zajadę. No i zostało sam na 5. Ogólnie w takich sytuacjach sprzedaje się mieć dużą pulę HP, bo to się też odbije na nas. Dlatego jeśli wcześniej zbierzemy dużo pestek, to w takich sytuacjach raczej jesteśmy po prostu no, skończeni, bo nie będzie szansy, że jesteśmy w stanie przyjąć jakiś pocisk. A takie sytuacje są czasami nieuniknione. No i teraz był plan, żeby się wycofać tu jak najdalej. Jak widzicie, są tu przyjemne górki i chodzi o to, że zostajemy w takich sytuacjach wykorzystania atutów danej mapy. Przede wszystkim dlatego, że mogę tu grać na dystans, mogę tu grać na depresję, mogę sobie sam spotować, bo mam rację, czyli mam daleki zasięg widzenia plus tam załogę bardzo dobrą, także zasięg widzenia mam bardzo dobry. No i mniej więcej wykorzystywać atut czołgu i mapy, to trzeba połączyć ze sobą mniej więcej. No a wyłapywać takie błędy przeciwników. Tu niestety szkoda, że ten hit nie wyszedł, musiałem przyjąć jeden strzał, straciłem dodatku działa. No ale udało się go wykończyć. Tu się tak cofnąłem na chwilę, bo się bałem, czy ktoś nie jedzie przypadkiem na mnie, albo też Alta nie szczeli. No, zostały 6 czołgów. Znaczy no, 6 kili mam aktualnie. Tu myślałem, że tą tę dziesiątkę skasuję szybciutko. I myślałem na tym, żeby co by tu wykombinować, jak ich objechać, ale jak zobaczyłem, że już jest 50% i to idzie stosunkowo szybko, bo jest ich 3 na kapie, to stwierdziłem, że na nic więcej nie mogę sobie pozwolić, jak tylko na bezpośrednie wyjechanie. Ogólnie dojdzie do takiego momentu, gdzie zostałem troszkę zaskoczony w pewien sposób. Tutaj spotkałem tam tę dziesiątkę, ona na szczęście mnie nie. Gdyby tak, to bym już stracił ten cały element zaskoczenia i troszkę inaczej by się to mogło potoczyć. No i to ogólnie był problem z tym, że ja myślałem, że oni w ogóle będą za tym drugim nosypem. Nie gdzie teraz są, tylko na tym kolejnym. Dlatego troszkę mnie to zaskoczyło. T-34 nie mógł oddać strzału na mnie, ponieważ jechał do mnie dupą i nie mógł opuścić lufy tak, jak to robi zazwyczaj z przodu. Udało się kometa skończyć. Dobrze, że miałem tą kawę, bo się w odpowiednim momencie zdążyłem przodować na tę dziesiątkę. Gdyby wyjechała, oddała chociaż strzał z biodra, nieważne z jakiego pocisku, to już bym zakończył tutaj grę. Teraz ogólnie była stosunkowo lightowa sprawa, została Alta, którą mam na strzała. Ja zasadniczo też jestem, no ale mogę grać na przykład nie dostając spota w tym wypadku. No i te 3-4, które kapuje, czyli praktycznie cały, już się automatycznie pogrążył będąc tam. Bo ja mam całą mapę do dyspozycji. Tutaj oczywiście, no nie oczywiście, dostałem pochwały od innych, także
Miło czasami słyszeć takie słowa. Spotnąłem Altę, która chyba chciała się gdzieś przemieścić, żeby być bezpieczna. No niestety jej się to nie udało. Udało mi się ją spotnąć na przejeździe, już 9 kill. No i T4, który ma 900 HP, ale nie jest to jakiś duży problem. Jak widzicie, tu ma bezpośredni przestrzał. Gość w ogóle nie zareagował, mi się wydaje, że ma lornetkę. No ale niestety teraz troszkę pomyślał. Schował się za te wraki, przez co ja nie mam bezpośredniego przestrzału na niego. Stwierdziłem, że nie będę kombinował. Przyspieszę tutaj akurat, bo to takie kółeczko sobie zrobimy. No, sobie to karpuję. Jak widzicie, mogę sobie zrobić dowolne kółko. I chciałem pojechać tu na klasztor, bo z tego klasztoru można zbijać bezpośrednio kapa. Akurat nie w tym wypadku, bo on był za tym drugim nasypem. Jak widzicie, tu nie ma przestrzału. No, ale mogłem podjechać kawałek dalej. No i tu wrócimy do normalnego tempa. Tu mi te drzewa blokowały. Udało się go spotnąć. Niestety, bo tam trafiłem w pokrywę silnika i to po prostu się odbiło i bez penetracji strzał. Stwierdziłem, że przeładuję jeszcze raz szybko, bo jak widzicie, się dosyć kiepsko obraca. Szczał z woleja. On też niepotrzebnie oddał taki szczał niepewny, zwłaszcza na T4, kiedy ten działo jest po prostu kapryśny i trzeba zawsze skupić do końca, żeby mniej więcej trafić. No i to by było na tyle. Oj, musicie mi wybaczyć. Zapomniałem sobie o tym. I to jest to, ten wyniczek. Mamy tutaj taką potrójną kompilację trzech medali, tych takich, nie wiem, specjalnych, jak to się nazywa. Te trzy takie paseczki. Jest to medal de Langelaya za zabicie czterech, minimum czterech kapujących. Kołbanowa, bo zostałem sam na sześciu. No i pierwszy mój medal pula. Mógłby być zasadniczo drugi, ale kiedyś może o tym wspominałem, czy też nie. Była sytuacja, gdzie zostałem misem ósmym, na trzech czy czterech, też miałem mało HP. Udało się wyciągnąć bitwę, ale została Alta, której po prostu nie znalazłem pod koniec. No, to był zasadniczo mój błąd. No, 8000, no prawie 200 damage'a, 10 zniszczonych czołgów, plus do tego 1700 bazowego expa. Nie jest to może jeśli jakiś specjalny wynik, jeśli chodzi o expa, no ale troszkę też sobie posnajpiłem. Tak przykładowo na początku na tą meldownię. No i cóż można więcej powiedzieć. Troszkę sobie najeździłem, bo 5-6 km. Starałem się kombinować, zresztą widzieliście, pokazałem to bezpośrednio. No zalepku nie ma, bo jednak troszkę tych hitów poszło, plus do tego używam coli. Używałem raczej, bo już zmieniłem. Z tego względu, że palił się dosyć często ten czołg. No i myślę, że to by było na tyle. Mniej więcej starałem się przedstawić, jak ta bitwa przebiegała, czy też ja miałem jaki plan. Chciałem odbyć, także mam nadzieję, że wam się spodobało, no i widzimy się kolejnym razem. Na razie.